Nadzwyczajna sesja w sprawie miejskiego stadionu odbędzie się w piątek na wniosek klubu prezydenta Wrocławia. Mecz Brazylia-Japonia przyniósł spółce Wrocław w 2012 straty jak dotąd 800 tysięcy złotych. Sportowcy zagrają w piątek w Miliczu w turnieju charytatywnym na rzecz 8-letniego Jacka. W Miliczu, gdzie na co dzień występują siatkarze drugoligowego zespołu KS Milicz, w piątek odbędzie się turniej charytatywny piłki halowej. Podczas imprezy będą zbierane pieniądze na rehabilitację Jacka Wawrzyniaka. To jest ośmiolatek, który został sparaliżowany w wypadku. Całe środowisko sportowe wrocławskie, dolnośląskie i polskie zresztą się integruje. No pomagamy, zbieramy pieniądze, przyjadą wielkie gwiazdy do Milicza. Jednym ze sportowców, który zagra w turnieju, będzie Paweł Jędrzejczyk, trzykrotny mistrz świata w kickboxingu. Na pewno ktoś przyniesie jakieś koszulki czy jakieś gadżety, które będzie można zlicytować i oprócz tego, że pomagamy chłopcu, to jest jeszcze okazja się spotkać. Pomóc sparaliżowanemu Jackowi, który wpadł do studni, może tak naprawdę każdy. Organizatorzy turnieju liczą na duże zainteresowanie. Swój przyjazd do Milicza już zapowiedzieli dwaj piłkarze Śląska Wrocław, Rafał Gikiewicz i Mateusz Cetnarski. W turnieju na pewno zagrają futboliści Devils Wrocław. Ja myślę, że Miliczanie i okoliczni mieszkańcy i wrocławianie, bo liczymy na to, że też mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska się do Milicza wybiorą, będą mieli otwarte serca, no i otwarte portfele i również podczas całego turnieju będą zbierane do specjalnych puszek właśnie pieniądze na pomoc, na jego rehabilitację. Turniej charytatywny w Miliczu odbędzie się w piątek, początek zbiórki dla Jacka o godzinie 19:00.